A ja jestem ciągle na wyjezdnym, czyli nad morzem, nad polskim morzem, nad Bałtykiem, gdzie jest dzisiaj piękne słońce. Poszedłem na spacer wzdłuż brzegu morza i na plaży zobaczyłem już pierwszych plażowiczów. A właściwie, pierwsze plażowiczki, bo to były foki. Foki sobie przypłynęły. Wyszły na brzeg i się opalały na, na piasku, właściwie na takim żwirku tuż przy brzegu. I to był naprawdę wzruszający widok, jak się cieszę, że mamy foki. I dlatego jestem dzisiaj w trochę innym, mniej gabinetowym entourażu. Ale bardzo tutaj jest mi dobrze i oczywiście ciągle oglądam filmy, bo dzisiaj nie musimy być przywiązani do miasta, nie musimy być przywiązani do kina nawet, żeby oglądać filmy. Filmy dzięki streamingowi budzącemu ogromne kontrowersje w różnych środowiskach. Także w moim środowisku, w środowisku ludzi zajmujących się filmem, dlatego że to wszystko zmienia status quo, status quo dystrybucji, status quo zarabianiu na produkcji i wyświetlaniu filmów. Strajkują teraz scenarzyści w Hollywood, ponieważ rozliczani są ciągle według ustalonych ponad 10 lat temu zasad, kiedy właściwie o streamingu jeszcze się nie mówiło. A w każdym razie. Streaming, nikomu nie przychodziło do głowy, że streaming może mieć takie znaczenie w rozliczaniu chociażby pieniędzy za odtwarzanie filmów. No a tak jak to się dzisiaj robi, to są to po prostu dramatyczne spadki dochodów dla ludzi pracujących przy filmach. No i zapowiada się duży kryzys. Poprzednio, kiedy scenarzyści strajkowali, to trwał ten strajk. 100 dni, wiele programów telewizyjnych w Ameryce nie ukazywało się, bo scenarzyści, proszę Państwa, w Hollywood nie tylko piszą scenariusze filmowe, oni na przykład piszą scenariusze talk showów. My sobie wyobrażamy, że ci, co prowadzą talk showy, są tacy błyskotliwi, inteligentni, co zdanie to po prostu salwa śmiechu i, i genialni są. No, ale inaczej niż w Polsce, gdzie, gdzie każdy sobie rzepkę skrobie i każdy, kto siada przed kamerą, sam sobie właściwie układa teksty. No nie wiem, jak tam jest w tej chwili, może w niektórych telewizjach ktoś komuś pisze. W każdym razie za moich czasów i według mojego doświadczenia każdy sobie pisał lub układał w głowie sam. Także w wypadku show'ów, a tu w Stanach Zjednoczonych, cały sztab ludzi siedzi i pisze, no i potem wszyscy są tacy zdolni, ale już nie będą teraz tacy zdolni. I wydawało mi się, że na przykład takie tokszały będą mówili z głowy, skoro tamci scenarzyści strajkują, ale nie po prostu odwołuje się wiele tokszałów. Zdejmuje się z anteny i czekają, aż, aż się strajk skończy. To jest. Ja wiem, że trochę mówienie na temat, bo ma być recenzja filmu, a ja o strajku scenarzystów mówię, ale ten film, o którym będziemy dzisiaj sobie opowiadali i na którego obejrzenie Państwa namawiam, to jest film o robieniu filmu, właśnie, więc ten mój wstęp, ta preambuła do recenzji. Jest uzasadniona. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o filmie francuskim bardzo lubianego w Polsce reżysera François Ozona który no, robi różne świetne filmy w, w, w różnych gatunkach, bo na przykład Osiem Kobiet to był właściwie muzykal, taki kryminalny muzykal, a basen no, to, już był, to już był właściwie thriller, zresztą znakomicie zrobiony. I i zagrany. Y, nie bez powodu, François Ozon jest tak w Polsce lubiany i popularny. No więc oto on y, przychodzi z nowym filmem pod tytułem niepokojąco niefrancuskim Peter von Kant. I jak już sam. Y, 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 Akcent, z którym wymawiałem ten tytuł oznacza, dotyczy Niemiec, a właściwie dotyczy niemieckiego reżysera, który się nazywa Peter von Kant ale tak naprawdę jest to opowieść o prawdziwym niemieckim reżyserze no właściwie jednym z najwybitniejszych jeśli nie najwybitniejszym twórcą twórcy kina autorskiego niemieckiego czyli o Rainerze Fernerze, Wernerze Fassbinderze. Rainer Werner Fassbinder Fenomenalnie utalentowany, ale też fenomenalnie dziwny człowiek, który zmarł przedwcześnie, ale na tę swoją śmierć zapracował, ponieważ sposób jego życia był absolutnie rujnujący zdrowie i rabunkowy dla zdrowia, dla psychiki. A tym zresztą ten film również jest. No więc, Rainer Werner Fassbinder, tutaj. Nazywa się Peter von Kant i znowu nie bez powodu. To, o czym ja teraz mówię i jeszcze za chwilę będę mówił, to naukowo patrzący na film ludzie niedawno wykształceni używają do tego słowa intertekstualny. Ja nie lubię tych naukowych określeń, ale one są tak jak modne wyrazy w młodzieżowe w pewnym momencie się po prostu stają popularne i w której w generacji która w danym momencie w danym dziesięcioleciu kończy studia Staje się ten język obowiązkowy. No więc intertekstualny to jest bardzo dobre słowo na określenie tego, co się dzieje w filmie Ozona Peite von Kant. To znaczy, że nakładają się tutaj różne znaczenia. Pomiędzy jedną treścią mamy odwołania do innej treści. Czyli coś w coś wchodzi, jest włączone, jest zaplecione razem. I w ramach tej intertekstualności mamy tutaj nawiązanie do filmu, który Fassbinder wyreżyserował w roku 1972. I ten film nazywał się Gorzkie łzy Petry von Kant. I to był film o kobietach, a właściwie o trójkącie kobiecym. Mieliśmy tam trzy kobiety połączone e, e, no, i namiętnością, i, i stosunkiem zależności. E, takim przedmiotem pożądania w tym filmie była wtedy Hanna Schegula. Piękna e, i niewątpliwie będąca muzą Fassbindera, niemiecka aktorka. W dzisiejszym filmie, o którym mówimy, czyli Peter von Kant, Szygula też wystąpi. Ale teraz... Wytłumaczenie tytułu. No więc tam mieliśmy gorzkie łzy Petry von Kant, i ta, tamten film był uważany wówczas za bardzo prowokujący, za bardzo niezgadzający się z poglądami dużej części konserwatywnych widzów. Właśnie to stało się bardzo dobrym sposobem na zrobienie takiej odwrotki i kiedy Petra stała się Piterem, von Kantem, to nagle z tego zrobiło się lustro, w którym można zobaczyć samego Fassbindera. I tu mamy znowu trójkąt i tyle, że męski, gdzie jest... Peter von Kant, czyli ten jakby Fassbinder. Jest młody aktor, który, Amir, który został podsunięty sprytnie przez gwiazdę zabiegającą o wystąpienie w nowym filmie Petera von Kanta. Więc ten przepiękny młodzieniec gdzieś z. No, z z północnej Afryki pochodzący, uroda olśniewająca, staje się kochankiem, staje się kochankiem reżysera. Peter'a von Kanta. Peter nie może się opanować i nie może pokonać rosnącej w nim namiętności. Z kolei Amir, co tu dużo mówić, widzi w tym interes i pozwalając Peterowi na coraz dalej idące awanse, jednocześnie awansuje w świecie filmu. I, no I liczy na jeszcze coś więcej. Ale tam jest jeszcze tam jest jeszcze sekretarz, bardzo ciekawa postać, sekretarz Petera, który też w tym trójkącie się znajduje. Są też i inne postacie. No ale właśnie w ramach tej intertekstualności mamy połączenie dawnego filmu Fassbindera z 1972 roku o kobietach, filmu, który się nazywał Gorzkie z Petry von Kant, z. Opowieścią o Fassbinderze, w którym trójkąt żeński zostaje zamieniony na trójkąt męski. I z tego właściwie taki biograficzny film powstaje. No a przy okazji powstaje bardzo sensualny, zmysłowy film opowiadający też o tamtych czasach, o roku 72. A co to był za rok, proszę państwa, dla filmu? No bo ja tu nie chcę udawać historyka, ale niewątpliwie, gdy, kiedy się filmowi przyglądam. I ta data z tajnymi przed oczami, rok 1972, ja wtedy żyłem. Więcej Państwu pamiętam, ja już wtedy chodziłem do kina i pamiętam te filmy i te premiery, które się wtedy odbywały, proszę Państwa. To był, to był czas, kiedy była premiera filmu Kabaret, Boba Fossi. To był czas, kiedy na ekrany wszedł ojciec chrzestny, Francisza Forda Coppoli. To był czas, kiedy dopiero co na ekranach gościło love story Artura Hillera i to był czas, kiedy zabierano się za produkcję Chinatown y, Romana Polańskiego. W tym czasie Rainer Werner Fassbinder robił w Niemczech gorzkie łzy Von Kant. To był także czas, kiedy jeszcze nie zapomnieliśmy 68 roku. W Polsce 68 rok to, co, to coś trochę innego. To dziady DMK, to znaczy Mickiewicza w reżyserii Dajmka w Teatrze Narodowym, to rozruchy przed uniwersytetem warszawskim, to robotnicy Huty Warszawa napuszczeni przez partię komunistyczną, żeby bić studentów, to wywoływanie konfliktu między robotnikami a młodą inteligencją i wykorzystywanie przez Władysława Gomułkę, pierwszego sekretarza komunistycznej polskiej partii PZPR, wykorzystywania dzieli rząd, skłóć ludzi będziesz lepiej, łatwiej mógł nimi rządzić. No a kiedy tak nie do końca się udało skłócić robotników ze studentami, to zawsze można wyciągnąć królika z kapelusza i, i, i wtedy wyciągnięto ponownie sprawdzonego królika od konfliktów, czyli Żydów. I zrobiły się w Polsce po marcowych rozruchach 1968 roku, zrobiła się cała afera antyżydowska, krzyczano Żydzi do Syjonu. E, czyli do Izraela i e, mówiono na nich sy, syjoniści, e, dawano Paszporty w jedną stronę, po to, żeby wyjechali i nigdy nie mogli wrócić polskim obywatelom pochodzenia żydowskiego. Tak zapamiętaliśmy my 68 rok w Polsce, ale na świecie 68 rok też był bardzo ważny, bo to był rok, kiedy no właśnie taka wiosna ludów się odbyła i, i taka rewolucja obyczajowa, rewolucja moralna, to był czas triumfu hipisów, to był czas narastających ruchów antywizyjnych, Wojennych przeciwko wojnie w Wietnamie, przeciwko władzy w Stanach Zjednoczonych, która forsowała wtedy tę wojnę w Wietnamie, i, i, i bardzo nie, Amerykanie w to byli zaangażowani. No więc ruchy hipisów, które optowały za wolnością, za pokojem, za. Tak się wtedy pokazywało i y, y, za pokojem, za przyjaźnią, za równością. Z, y, wtedy powstał pomysł życia w komunach, żeby nie rodzina taka tradycyjna, y, 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 konserwatywna, ale komuny, gdzie są ludzie y, w większej gromadzie, gdzie y, 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 pożycie. Y, y, Mężczyzn z kobietami, mężczyzn z mężczyznami, kobiet z kobietami, jest traktowane jako część radości życia, i członkowie komun wymieniali się to nie byli swingersi, ale wymieniali się partnerami to było przyjęte. Ta koncepcja bardzo krótko trwała, ale, ale po 68 roku, ten, ten przełom lat 60., -tych, 70., -tych, początek lat 70., to jeszcze była ta aura takiego rozwalania starych struktur, rozwalania wszystkiego, co, co dotychczas było antykonserwatywna, bardzo postępowa, bardzo rewolucyjna, bardzo lewicowa. No i wtedy właśnie, w tym 1972 roku, taka postać jak Rainer Werner Fassbinder to był nie tylko wybitny, absolutnie wybitny reżyser, ale to była także... Postać bardzo kontrowersyjna, przez na przykład swój sposób życia. Nie tylko był biseksualny, więc miał partnerki i miał partnerów. Nie tylko był bardzo kochliwy, nie tylko miał taki instynkt i taką potrzebę wyszukiwania nowych, fantastycznie uzdolnionych osób i czynienia z nich Artystów, czynienia z nich gwiazd, czynienia z nich obiektów w swojej adoracji. To jest świetnie pokazane w filmie Ozona, gdzie właśnie Peter von Kant w, stara się w ten sposób traktować tego młodego swojego nowego przyjaciela Amir'a, Amir Ben Salem którego przyprowadza do niego jego aktorka muza wcześniej grająca w jego filmach Sidoni Sidoni gra Izabel Adjani dawno przeze mnie niewidziana ale wraca w wielkim yy, yy, triumfalnym, w, w wielki triumfalny wie, yy, wręcz sposób. W filmie Ozona wygląda wspaniale, ale już są legendy o tym, ile zabiegów kosmetycznych, operacji przeszła, żeby wyglądać tak, jak wygląda, więc wygląda świetnie, ale jednocześnie jest ucharakteryzowana na takie piękne dojrzałe piękne kobiety właśnie początku lat 70. lat 70. -tych. jej sposób bycia jej włosy jej rodzaj makijażu przypominają mi na przykład Joan Collins Joan Collins która Później wystąpiła w dynastii, ale już wtedy działała i już wtedy mniej więcej ten styl reprezentowała. Przypomina mi się też Gina Lolo Brigida, która miała właśnie ten typ urody, który ma w tym filmie Izabela Gianni, bo to nie jest typ urody, do którego jesteśmy, jeśli idzie o Izabela Gianni, przyzwyczajeni. Ona miała dużo wcześniej taki bardziej naturalny wygląd. Zawsze fantastycznie wyrafinowany, ale bardziej naturalny. Tu jest no, bardzo, bardzo, tak powiedziałbym, wręcz kampowo zrobiona, wystylizowana. Przypomniała mi się Gina Lollobrigida. Bo kiedyś, kiedy byłem na festiwalu w Berlinie, wtedy jeszcze w Berlinie Zachodnim, ona była, Gina Lollobrigida, przewodniczącą jury. I, I właśnie w taki sposób, w takich pięknych kreacjach, zawsze pięknie zrobiona. Miała różne wejścia. Kiedy wchodziła na salę kinową jako y, przewodnicząca jury, to zapalały się wszystkie światła, ona przechodziła przez całą salę. Robiono to jak wejście wielkiej gwiazdy, a nie jak przewodniczącej jury. Ona zresztą nie była specjalnie dobrze nastawiona do organizatorów. Nie wiem, czy jej się czymś narazili. W każdym razie pamiętam taki wywiad, którego wówczas udzieliła. Zapytano jej, jak jej się podoba w Berlinie. A ona powiedziała, no Trudno mi powiedzieć, w każdym razie moje psy bardzo lubią tu sikać, bo przyjechała z pieskami takimi małymi. Miała już, nie pamiętam, trzy czy cztery pieski, takie białe, małe, i wychodziła z nimi bardzo efektownie na smyczy z hotelu Kępiński, czyli wówczas najlepszego hotelu w Berlinie Zachodnim, i szła po. Y y y y Ulicy z tymi pieskami. No i właśnie one, im się bardzo podobało. Sikać na tym dam. Nie wiem, czy to było dozwolone, ale w każdym razie to było coś najlepszego, co o Berlinie mogła powiedzieć Gina Lollobrigida. I potem, kiedy wręczała nagrodę jako przewodnicząca jury, wygrał wtedy film Stammheim niemiecki. Bardzo się nie podobał ten film. On był za e, e, Ginie. O, on był e, polityczny bardzo. Nie był wybitny. Widziałem też ten film i byłem też zdziwiony, tak jak Gina, że on wygrał, bo to nie był dobry film. Film, no ale był bardzo słuszny. A festiwal w Berlinie zawsze był filmem lewicującym i filmem, gdzie wartość tematu była traktowana wyżej niż forma. No więc wygrał ten film Stammheim. gina Lolo Brigida. Nie chciała w ogóle wręczyć tej nagrody, uważała, że były lepsze filmy, no ale wreszcie powiedziano jej, że ona musi, no jest przewodniczącą w jury. No i kiedy podszedł ten biedny reżyser, który wygrał, no ale biedny, bo nie wiedział, co go czeka, podszedł do dżiny odebrać tego złotego niedźwiedzia, to tutaj stanął obok dżiny, to wtedy dżina wzięła tego niedźwiedzia i wręczając go reżyserowi, tak wręczyła. I was against it! Powiedziała, czyli że była przeciwko tej nagrodzie, po czym się odwróciła napięcie i wyszła zeszła ze sceny. No więc ta Izabela Gianni, grająca Sidoni, to mogłaby zagrać także tę rolę Ginny La na festiwalu w Berlinie. No, też skojarzenie. Z Berlinem, z Niemcami, coś tu jest na rzeczy, coś tu jest na rzeczy, jakieś są wibracje takie. Kiedy inna kultura, Gina włoska, François Ozone francuska, ma coś wspólnego z kulturą niemiecką, nawet taką oszalałą, nawet taką zwariowaną, nawet taką wyrafinowaną, nawet taką kontrowersyjną jak Fasbinder, to dzieje się coś dziwnego na styku tych kultur. François Ozone, taki Leciutki, taki deserowy, taki, taka beza, beza filmowa i Fassbinder, taka. No, yy, 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 taka. Yy, sałatka ziemniaczana, no, nazwijmy to tak, no. albo, albo wurst taki. No więc ta beza z tym wurstem, jak się połączy, to dziwne rzeczy z tego wychodzą. I tak z tym filmem Peter von Kant jest właśnie. To znaczy z jednej strony niby oglądamy historię o Fassbinderze i wiem intertekstualnie wiemy o co chodzi wszystko jest jasne i oczywiście różne smaczki znajdujemy, a kto tam jest, a kto to naprawdę była, jak się nazywał, a z, czego, z czym się wiąże. A Izabela jako Sidoni śpiewa piosenkę, bardzo piękną piosenkę, ale my wiemy, intertekstualnie wiemy, że w innym filmie Fassbindera, który się nazywał Querel, była już ta piosenka i śpiewała ją Jean Moreau, która tam występowała intertekstualnie, wszystko jest wplecione. É... No to jest wszystko takie fajne, fajne, układamy sobie tego pucla. Ja pucli układać nie umiem. Znaczy nie umiem, bo nie lubię. Nie, nie lubię, bo nie umiem. Wszystko jedno. I jedno, i drugie. Nie lubię, i nie umiem, ponieważ to wymaga strasznie dużo cierpliwości. I moim zdaniem jest jałowe, bo jak już ułożymy tego pucla, no i co? No i jest ułożony. No ten obrazek już jest na pudełku od początku, widać jaki to obrazek. No więc ułożyłem go, mam ten sam obrazek, który jest na pudełku, no i co? I co z tego teraz mam w związku z tym? Po, po nic to była robota. No i tak trochę jest po nic z tą intertekstualnością w tym filmie i w ogóle z tym filmem. Widzimy tego potwora Fasbindera, który, który, oprócz tego, że tu z mężczyznami i z kobietami seks to nie jest nic takiego strasznego i obciążającego przynajmniej w moich oczach. Ale jeszcze narkotyki, poważne, ciężkie bierze. One go wykończyły ostatecznie. No więc oczywiście są tutaj narkotyki. Ta pełna wolność, taka jeszcze posthippisowska wolność, gdzie właśnie przekraczano wszystkie granice, że wszystko, co było wcześniej ustalone jako zasady, takiego sensownego porządnego życia jest zakwestionowane i przekraczamy każdą granicę i sprawdzamy co jest za tą granicą za tą granicą są różności są piękne krainy i są piękne widoki i są niesamowite zapachy i są pieśni które zostają w głowie jest śmierć też jest pytanie w jakiej kolejności na co się natkniemy i gdyby ten film był taki, jak ja teraz mówię, to by pewnie Państwu się bardziej trochę podobał, tak mi się wydaje. Natomiast Ozon jakoś przykrył te, tego, te, tego wursta niemieckiego tą swoją bezą, słodziutką. I, I jedno z drugim się trochę pokłóciło, bo to nie jest ani słodkie, ani nie jest musztardowe przypomniało mi się, że przecież Ozon miał w swojej kulturze francuskiej takiego Fasbindera, tu proporcją garde oczywiście, niedosłownie, 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 do, to do tych wszystkich, którzy potem łapią za słówka i mówią, a nie, bo tutaj nie było tak, tutaj było trochę inaczej, może i było trochę inaczej, ale chodzi mi o pewną wibrację. Otóż był też taki facet, który się zakochiwał w swoich mm, artystach, Artystkach, bo on był zdecydowany w stronę kobiet i kolejne swoje miłości czynił swoimi żonami oraz swoimi muzami. Miał pięć żon po kolei. Napisał nieskończoną ilość sztuk teatralnych i zrealizował mnóstwo filmów. i Nazywał się Sacha Guitry. Jeśli znają Państwo trochę kulturę francuską, to polecam i jego sztuki teatralne, i jego filmy. Warto przynajmniej trochę poznać z, tego, z tej ogromnej jego spuścizny. Sascha Gittry to nie jest Fassbinder, to nie był Fassbinder. Fassbinder, jak powiedziałem, był ciężki, mroczny, był od trudnych spraw, od kontrowersyjnych. Gitri nie, on, on nie szukał kontrowersji. On raczej lubił bulwarowo się y, y, pobawić życiem, ale jeden i drugi lubił się bawić życiem. Jeden i drugi lubił przekraczać granice. Jeden i drugi szukał nowych pól do działania. No, wtedy, kiedy zaczynał Sasza Gitry, bo on był wcześniej, to właściwie kino się dopiero rozpędzało, dlatego on się w pewnym momencie przesiadł z teatru do. Kina. I nawet w te, jeszcze wtedy, kiedy kino dźwięku nie miało, to on już wymyślał różne sposoby, jak zrobić, żeby nie mając dźwięku, jednak, e, jednak ten film nie był taki, jak było kino nieme przeddźwiękowym. E, przed Sasha Gittrich. Polecam Państwu to skojarzenie. Ale najważniejsze w tym porównaniu jest to, że on również tak się zakochiwał w swoich muzach i czynił, próbował w tym szaleństwie znaleźć właśnie w ludziach, właśnie w partnerkach swoich, napęd do odkrywania kolejnych historii. Tak było z Fassbinderem i tak to prezentuje. Ozon. I, i, I nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, ale naprawdę w głowie i w duszy Ozona siedzi Sasha Gitry. I on nawet może nie wie o tym, że on patrzy na Fassbindera oczami Sasha Gitry. I dlatego ten film jest taki dziwny. On mógłby być. Dużo ciekawszy. On mógłby być przede wszystkim koherentny, czyli tak, że wszystko ze wszystkim pasuje, a tu nie pasuje. Tu jest taki pucel, co mu zgubiono parę tych kawałków. Mnie to nie robi strasznej różnicy, ale dla tych, co układają te, te, te pucle, te mozaiki z kawałeczków, to to jest wielki problem, bo jak zabraknie jednej części, to pucel jest nieułożony i w ogóle ja myślę, że spać wtedy się nie da. W każdym razie ci którzy układają pucle nie mogą, podejrzewam, spać, no bo kompozycja jest nieskończona. W tym filmie wszystko jest takie szarpnięte, w tym filmie wszystko jest takie zahaczone, ale nie przeciągnięte przez dziurkę. Zachaczone za, już ta niteczka jest, a przez dziurkę cholera nie przechodzi. Jakoś ktoś nie ma oka do tej dziurki. Albo dziurka za mała, albo ta, ta nitka za gruba, coś jedno w drugie nie wchodzi. I, i, i to jest problem tego filmu. Zastanawiam się, yy, dlaczego. Pomimo tego wszystkiego, co mówię, film jednak dostał kilka nagród, niewiele, był nominowany na różnych festiwalach i bez nagród, ale dostał nagrodę Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków LGBT+, jako najlepszy film poruszający tę tematykę. Mm. To widocznie nie było dużej skali porównawczej, bo widocznie nic wielkiego się nie działo w tej dziedzinie. Ja nie, nie jestem na bieżąco ze wszystkimi filmami, które w tym nurcie powstają. No ale niewątpliwie Peter van Kant nie jest pod tym względem jakimś wybitnym dokonaniem. Aczkolwiek życie Fassbindera zostało pokazane chwilami bardzo ciekawie. Jego, Fassbindera, może czas już na to, żeby powiedzieć, gra. Bardzo, bardzo porządnie. Denis Menochet, Sidoni, czyli tę muzeę gwiazdy, która przyprowadza kochanka i wkupuje się w łaski Petera von Kanta, przyprowadzając mu kochanka, czyli tego Amira, którego gra Khalil Ben Kharbia. No więc, Sidoni, jak już powiedziałem, gra Izabel Adjiani. Mamy też Hanę Szigulę, która, jak powiedziałem, grała przedmiot pożądania, obiekt pożądania w filmie Gorzkie łzy Petry von Kant, a teraz gra matkę, matkę głównego bohatera, czyli Petera von Kanta i wygląda na taką już zaawansowaną staruszkę. Ta różnica pomiędzy wiecznie młodą Izabela Dziani, ona jest młodsza, ale tu jest wiecznie młoda, a tą postarzałą taką bab babunię już właściwie Haneszy Szygulia jest zadziwiająca i, 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 i taka nawet robiąca Taki ścisk serca się y, y, dokonał we mnie. No, Ale Hanna jest cały czas ma w sobie tę jakość aktorską, polegającą na bardzo dużej powściągliwości, takiej ciepłej kontroli. O, powiedziałbym tak, ciepłej kontroli każdej kwestii, każdego, y, ka, każdego przejścia z y, jednej pozycji na drugą na planie filmowym. I, y, jest w niej połączenie precyzji z ciepłem. To jest rzadki przypadek i Hanna Szygula nie straciła tej, tej swojej fenomenalnej umiejętności. Jest też coś jeszcze ciekawego, mianowicie plakat, plakat do tego filmu, który wykorzystał grafikę stworzoną dla Fazbindera do po tego filmu QRL, o którym już mówiłem, w którym Jean Moreau śpiewała piosenkę śpiewaną w, o naszym filmie przez Izabela Gianni. E, otóż tam grafikę do tamtego filmu, zresztą ostatniego filmu w ogóle w życiu Fassbinder'a Querelle, robił Andy Warhol. I tę grafikę Andy'ego Warhol'a wykorzystano teraz w plakacie do filmu Peter von Kant. Taka znowu intertekstualność innego rodzaju. Myślę, że, że, że Państwo już mniej więcej się orientują, jaki to jest film, i mniej więcej mogą zdecydować, czy to jest film dla Państwa, czy nie. Więc teraz mogę już śmiało powiedzieć, że. Hmm, no, powiem, ty, co, co myślę o filmie i ile daję mu punktów. No więc cały czas nie mam tej mojej misy tybetańskiej, ale przypomniałem sobie, że mam butelkę miedzianą, więc może ona tak trochę przynajmniej zadzwoni. A la misa, uwaga! No, zawsze to coś. Więc to był gong. I teraz mogę już powiedzieć, że filmowi Peter von Kant w reżyserii e, François Ozona daje 6 na 10. Tak sobie. Tak sobie. Jeszcze zważywszy, że bardzo lubię e, François Ozona, to jest jeszcze bardziej tak sobie. Myślę, że jednak tu się ten wurst z bezą nie połączył i nie wyszło z tego jedno danie, tylko jednak się one jakoś pokłóciły. I, I musztarda do, do bezy jednak nie pasuje. No ale może, może gdyby się jakoś inaczej przyłożyć, może gdyby w innej kolejności dodawać ingrediencje, to może by coś z tego wyszło. A jeśli Państwo jeszcze mają chwilę cierpliwości, to zapraszam na część premium, gdzie opowiem o tym, jak sam się znalazłem w pozycji tak, Rainera, Wernera, Fassbindera, gdzie się poczułem trochę jak ona, trochę jak Sascha To Zaciekawiłem Państwa. Dobra, to będzie mały gążek, cichutki już. O, trochę jeszcze. No, już następna recenzja będzie z porządnym gongiem z misy tybetańskiej. Teraz trzy łyżki, trzy łyki wody z miedzianego kubka podróżnego. No i parę łyżek mojej opowieści. Otóż ja rozumiem. Fassbindera. Z wielu powodów. I Sasha Gitry. I każdego artystę, który ma swoje muzy lub swoich muzów i się zakochuje w nich i, i, i widzi ich ciągle na scenie, czy przed obiektywem, czy no, w jakiejś, na jakiejś scenie swojej sztuki, czy swojego życia. I w pewnym momencie doznaje tego dziwnego pomieszania się. Pomieszania życia codziennego, prywatnego ze sztuką, z artystyczną fikcją, która w zasadzie powinna zajmować inną część mózgu. Ale to się tak nie da mózgu podzielić. I w pewnym momencie dochodzi do tego zamieszania, kiedy prywatność jakoś się wplata w fikcyjną opowieść z fikcyjnymi bohaterami i postać, którą mamy w tej opowieści, splata się z aktorem czy aktorką odtwarzającymi tę postać i robi się takie quo, i robi się namiętność pomiędzy reżyserem a jego stworzonymi przez niego artystami. No i mnie się to kiedyś zdarzyło. Nie jestem reżyserem i nigdy nie chciałem nim być, ale zdarzało mi się i nadal się zdarza, że prowadziłem koncerty, duże koncerty różnych bardzo wybitnych artystów, ale artystów pochodzących z różnych dziedzin. I zdarzyło mi się kiedyś, że zaproszono mnie właściwie Podpisałem kontrakt na prowadzenie koncertów podczas tournée dookoła Polski. To było no, ponad 10 koncertów. Zespołu, który przyjechał z zagranicy, zespołu pieśni i tańca nie chcę mówić z jakiego kraju bo historia będzie miała niespodziewanie prywatny charakter. No, ale w każdym razie jeździłem po Polsce z tymi koncertami, co ja tam robiłem. Ja się pojawiałem przed koncertem jako taki no, MC, Master of Ceremony, czy, czy po polsku bardziej taki konferencjer prowadzący. W każdym razie nie zapowiadałem poszczególnych numerów, pojawiałem się tylko raz. Przed koncertem, wychodziłem przed kurtynę i miałem taki kwadrans opowieści o kraju, z którego przyjechali nasi goście, o tym, co będą śpiewali i tańczyli, o tym, co to znaczy, co będą śpiewali i tańczyli, skąd się to wzięło. I opowiadałem różne anegdoty, które związane były i z tym zespołem, i z tymi artystami, i przede wszystkim z opowiadanymi przez nich historiami w tych piosenkach i w tych tańcach. Wszystko to połączone było w taką gawędę, jak teraz do Państwa mówię, mniej więcej około 15 minut. To ważne, że dosyć długo, a potem schodziłem ze sceny. Kurtyna szła do góry i zaczynało się kolorowe, piękne widowisko, które za każdym razem, w każdym z miast, gdzie byliśmy, wywoływało entuzjazm. Zawsze były owacje na stojąco. Miałem satysfakcję, że to jest takie dobre. Ja się nie tylko oprócz tego, że zapowiadałem, opiekowałem się także z ramienia pagartu. Czyli Polskiej Agencji Artystycznej, która zatrudniała tych artystów, która ze strony polskiej podpisała z nimi kontrakt. Ja się opiekowałem solistami. No i wśród nich była solistka śpiewająca, nie tańcząca, wspaniała, piękna, ale przede wszystkim posiadająca niezwykły głos. Nie chcę mówić, jak miała na imię i nazwisko z tych samych powodów, o których już wcześniej, na temat których wspominałem. Więc powiedzmy, że ona się nazywała Hanna. No więc z Hanną od razu mieliśmy tak zwany przelot. Czyli świetnie się rozumieliśmy, lubiliśmy swoje towarzystwo. Po koncertach chodziliśmy zresztą nie sami, ale w gronie kilku kilkorga lub kilkunaściorga yy, y, artystów zespołu na kolację. Yy, każdego praktycznie dnia byliśmy w innym mieście, ale trwało to dwa tygodnie, więc y, był czas, żeby się zżyć. Ale to była jesień, taka polska dżdżysta jesień, było już zimno i było dżdżysto. Padał deszcz i, yy, i wiał wiatr. I nasi artyści yy, pochodzący z ciepłego kraju zaczęli się przeziębiać, Przezi przeziębiła się Hanna. A tak jak powiedziałem, śpiewała no to by była pieśniarką i w dodatku miała przepiękny, czysty i silny głos. Dla takiego głosu chrypka to jest duże niebezpieczeństwo, ale zawodowiec potrafi sobie z chrypką poradzić. Gorzej, jeśli sytuacja z dnia na dzień się pogarsza i w pewnym momencie wywiązuje się zapalenie krtani, grożące tym, że się ta infekcja zsunie na struny głosowe i że w ogóle za nie mówi artystka. No więc zaczęliśmy jeździć do lekarza każdego dnia po to, że były robione wlewki ratujące krtań, po to, żeby w ogóle ten, ten głos mógł się wydobyć z krtani, tak zwane wlewki antybiotyki, blokady różnego rodzaju, czyli całe oprzyrządowanie. Które laryngolog ma do dyspozycji, walcząc o głos pacjenta będącego śpiewakiem czy śpiewaczką. No i jakoś Hanna, co prawda, walcząc ze swoimi ograniczeniami, ale dawała radę i śpiewała na każdym koncercie. Były takie koncerty, gdzie pozwolono jej o jeden utwór mniej zaśpiewać, żeby jednak oszczędzać gardło ale, i kstań, ale śpiewała. A ja się nią cierpliwie opiekowałem, jeździliśmy do lekarza, aż wreszcie e, ja zachorowałem. Złapałem tego samego wirusa, czy tę samą bakterię, co ona e, i, i zachorowałem. No, nie musiałem, myś wydawało mi się, że dam radę. Mam mocny głos, postawiony głos, więc to jest taki głos, którym właściwie mogę w dużej sali bez mikrofonu mówić i będę słyszalny. Ale, no, ale on był coraz słabszy, taki coraz mniej dźwięczny, coraz bardziej wycofany do tyłu. Aż wreszcie któregoś dnia obudziłem się i zrozumiałem, że zaczyna się afonia. Afonia, czyli całkowity brak dźwięku. I, yy, I pamiętam ten dzień, kończyliśmy całą naszą, yy, całą naszą całe nasze tournée w Warszawie, w sali kongresowej. To, to miał być ostatni taki triumfalny koncert. Yy, zaproszeni byli no, wspaniali goście, wśród nich moi rodzice. Yy, no a tymczasem ja właściwie już nie mówiłem, tylko mówiłem tak, że. I poszedłem do pani producentki i mówię: Ja, pani Basiu, nie mogę wystąpić. Ja nie mam głosu. Ona mówi, ale podpisałeś kontrakt i musisz wystąpić. ja, mówię, A ja nie mogę w ten sposób 15 minut mówić do mikrofonu. To skróć. Nie mów 15, tylko mów 5 minut. A ja mówię, ja w ogóle nie mogę mówić. Mówi, nie ma takiej możliwości, to jest w programie i to musi być. I nie mam nikogo, żeby cię zastąpić. No więc wziąłem antybiotyki, wziąłem to, co, co laryngolog mógł jeszcze mi na szybko dać. Troszeczkę mi to pomogło, ale naprawdę troszeczkę, ponieważ afonia to jest afonia. Jak się zacznie ten całkowity brak głosu, to to się nie da z godziny na godzinę tego opanować. To, to parę dni musi to zapalenie krtani się wypalić. No niemniej zmuszono mnie, więc wyszedłem. Ten moment, kiedy się wychodzi, cała sala jeszcze trochę gada, gaśnie światło, zaczyna się przedstawienie. Y, y, punktowy reflektor y, y, świeci na kurtynę, takie kółeczko się robi jasne. Wychodzę z pomiędzy kurtyny, kurtyna jest cały czas opuszczona i na tle tej czerwonej kurtyny, w tym Takim jasnym kółku reflektora punktowego pojawiam się przy mikrofonie. Dostaję brawa na wejście jest mi bardzo miła, ale jestem przerażony, ponieważ ludzie myślą, że zaraz ja opowiem im coś ciekawego, a ja nie mogę mówić. No więc brawa milknął. Ja podchodzę do mikrofonu i mówię mniej więcej tak. Dobry wieczór! Pan! I w tym momencie taka zapada potworna cisza. Czuję konsternację na sali. Ludzie nie wiedzą, czy mikrofon się zepsuł, czy to jest jakaś, e, jakiś żart, czy to jest jakiś przygotowany numer, o co chodzi. No ale ja wtedy mówię: Mam, zapalenie ktani! Nie mogę mówić, więc tylko krótko. No, już nie będę Państwa katował tym głosem. No, powiedziałem krótko. Dostałem największe brawa w moim życiu. Dostałem owacje. Przypomniałem sobie wtedy, co mówiła Edith Piaf, która uczyła występów na scenie Szarla z Nawura i mówiła mu, wiesz, to był jej kochanek. Jesteśmy wśród kochanków i ja wcale tego tematu jeszcze nie skończyłem. Edith Piaf mówiła do kochanka swojego debiutującego szala z Nawura, mówiła: „Słuchaj, świetny patent jest taki, żeby się pomylić na scenie. Publiczność uwielbia, jak artysta się myli. Ja, na przykład, od czasu do czasu przerywam Noireaderiel i mówię: „Przepraszam państwa bardzo, zapomniałam tekstu. Czy pozwolicie mi zacząć jeszcze raz? I wtedy dostaję największe brawa.” No więc to się sprawdziło. Rzeczywiście publiczność lubi, jak może okazać komuś, kto stoi na scenie, a kogo się lubi, swoją sympatię. A właśnie taki moment, kiedy ten ktoś jest niedysponowany, coś mu się stało, zapomniał albo stracił głos, jest świetną okazją, żeby tę sympatię zademonstrować. Więc było mi bardzo miło. Zszedłem ze sceny, zaczął się program. No, najpierw jak to w takim programie tańce i, i wielki numer zbiorowy, i w tym momencie wpada w moje ramiona Hanna, która mnie wycałowuje i, i płacze i mówi, że jest zachwycona tym, jaki jestem dzielny i odważny, i że dałem radę i że się nie bałem tej sytuacji. No, sala kongresowa robi jednak wrażenie, i y, 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 że ona mnie uwielbia, ona mnie kocha. I potem po tym spektaklu, ostatnim, poszliśmy na takie ostatnie przyjęcie, y, i właściwie cały czas byliśmy razem i spędzaliśmy ten wieczór razem, i naprawdę mieliśmy fantastyczny przelot. I w pewnym momencie ona powiedziała: Ja ciebie kocham. Mnieś zrobiło zimno, i pomyślałem sobie, ale jak to, ale, ale czy to jest żart, ale jak to? Mówię, ja też ciebie uwielbiam, powiedziałem zgodnie z prawdą. A ona mówi, i podjąłem decyzję, ja chcę z tobą być. I ja mówię, ale Hanno, o ile ja wiem, z naszych rozmów, to masz męża i masz dwoje dzieci. A ona mówi tak, ale to jest silniejsze ode mnie. Ja do niego zadzwonię i powiem mu, i zostaje tu. I zostaje tu, jeśli tylko się na to zgodzisz. Naprawdę nie wiedziałem, co zrobić. Jak powiedzieć, żeby nie. Wiedziałem, że nie, że to nie jest dobry pomysł, to wiedziałem. Ale jak teraz? Nie dotknąć, nie urazić kogoś, kogo tak bardzo lubię, kogoś, kogo uwielbiam, kogoś, którego wszystkie występy wysłuchiwałem i oglądałem zza kulisy z zachwytem i kogoś, komu się rzucałem w ramiona codziennie przez dwa tygodnie, mówiąc, jaka jest wspaniała. Pewnie tego i brakowało bardzo. I wtedy zrozumiałem, jak się Plącze ta historia tej, tego realnego życia i tych takich mm, trochę napompowanych emocji, kiedy, kiedy łatwo się unosimy trochę ponad ziemię, trochę wyżej, bo sztuka, bo, 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 bo muzyka, która nas y, 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 rozwibrowuje, wprowadza w taki emocjonalny dygot, w takie coś, że my wydaje nam się, że jesteśmy jakby w innym świecie, jakby jesteśmy więksi niż, niż codzienność i musimy zostać w tym świecie niezwykłym, który jest... Pół drogi do nieba i, i, i nie chcemy wracać na ziemię z tymi wszystkimi problemami przyziemnymi, tylko zostańmy. Rozumiem, Sasze Gitri, rozumiem Fasbindera, rozumiem dlaczego to się tak dzieje. I to się zawsze źle kończy. U Sasze Gitri kończyło się rozwodami pięć razy. U Fasbindera kończyło się też zerwaniami. I wreszcie śmiercią. U mnie się skończyło tym, że rozstaliśmy się w wielkiej przyjaźni. Hanna wróciła do swojego kraju i do swojej rodziny. Mnie zostały zdjęcia i wspomnienia i ta opowieść, którą dzisiaj Państwu oddałem.